Historia biura Rutkowski zawsze była zintegrowana i praktycznie na stałe związana z samochodami. Samochody służyły nie tylko do pościgów, ale również do obserwacji i pojazdy, którymi dysponujemy. Zobaczycie, że praktycznie są całą paletą przekroju motoryzacji europejskiej i światowej. Zaczynamy od auta, który ma dość specyficzne imię – Zorro. Mercedes GTS, 600 koni, V8, podwójna turbina. Jest to auto, które będzie prezentem na 18 dla juniora. Praktycznie 5 lat w stajni biura Rutkowski, a przejechane tylko 20 tysięcy kilometrów. Ktoś zapyta dlaczego. Dlatego, że nie ma czasu nim jeździć. Ponieważ mamy tyle roboty, że praktycznie w ubiegłym roku ten samochód wyjechał tylko jeden raz. Bez żadnych napraw, jedynie co było wymieniane to akumulator, który dla fanów motoryzacji, jeżeli powiem, że kosztuje 14 tysięcy złotych, to powiedzą, że bardzo drogo. Ale akumulator, gdybyśmy zamontowali normalny, taki, który byłby kupiony, który można zainstalować w każdym innym pojeździe, nie wytrzymywałby przeciążeń, które w nim są. Pojazd nadaje się do jazdy na torze. Zaczniemy od tego samochodu, który wykorzystywany jest do działań biura Rutkowski najczęściej, żeby dojeżdżać szybko i bezpiecznie do obranych celów. Wczoraj działania w Gdańsku, dzisiaj Szczecin. Takie jest nasze życie i praktycznie przemieszczamy setki tysięcy kilometrów w ciągu roku. Dlatego też pojazdy, którymi dysponujemy, muszą działać absolutnie bez zarzutów, być w 100% bezpieczne i dojeżdżać do celu w szybkim czasie. Mercedes GLS. Pojazd, który służy do zadań specjalnych. Praktycznie 600 koni. AMG, który jest wykorzystywany przez nas do również działań nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ostatni wyjazd samochodu na Ukrainę. Mercedes GLE Coupé. Samochód, którym jeździ moja żona, kupiony 4 lata temu u Ani Frelik w serwisie Mercedesa w Bydgoszczy. Seria samochodów tak zwanych budżetowych, które również wykorzystujemy do działań. Peugeoty 508, tak zwana seria Black and White, jeden czarny, drugi biały, który w tej chwili jest przygotowywany na wyjazd do Aten u naszego serwisanta. Audi A4, pojazd, który również wykorzystywany jest do działań specjalnych. Oczywiście samochód, którym dysponuje dyrektor naszego biura, w związku z tym, że pojazd już przejechał około 350 tysięcy kilometrów. Taki stan licznika w dniu dzisiejszym. Samochód jest w tym momencie przygotowywany do wymiany. Chevrolet, który jest pojazdem oczywiście oznakowanym. Ten samochód jest widoczny w sytuacji, kiedy podejmujemy interwencje w Polsce czy za granicą. Wykorzystywany jest do działań oficjalnych, do interwencji, które podejmowane są przez pracowników naszego biura na terenie Polski, jak również na terenie zagranicy. Hummer H1 to taka swoista historia tego pojazdu, pamiątka po generale Sławku Petylickim. Samochód kupiony od mojego przyjaciela Romka Hałabudy. Bardzo drogi samochód, za który Hałabuda zapłacił 250 tysięcy dolarów. Samochód ten oczywiście został sprzedany po udzielonej zgodzie przez FBI na terenie Stanów Zjednoczonych. Praktycznie przy tym kursie dolara, który mamy w chwili obecnej, przekracza wartość ponad 1 miliona złotych. Tak jak oczywiście mówiłem, w stajni biura Rutkowski znajdują się również samochody budżetowe, które niejednokrotnie wykorzystywane są do obserwacji. Między innymi Skoda Fabia. Samochody telewizyjne, które również służą do pracy, do odpowiednich interwencji medialnych, które są prowadzone, między innymi Citroen, który jak widzicie jest samochodem oznakowanym jako samochód telewizyjny. No i cóż,
clue naszego dzisiejszego programu i pojazd, który jest absolutnie jedynym w swoim rodzaju. Tour 6, nabytek z ubiegłego roku. Policja Polska zamówiła 8 takich samochodów. My posiadamy jeden. W momencie, kiedy go zobaczyłem, wiedziałem, że musi być mój. Oczywiście przy odpowiednich zgodach, zezwoleniach na zakup tego lekkiego, pancerzonego pojazdu, który waży 10 ton z zawogą 11, muszę powiedzieć, że ostatnia jego podróż, jak wiecie i widzieliście w naszych relacjach, był również na Ukrainie, tak jak Hammer, Chevrolet, Mercedes GTS, samochód telewizyjny i oczywiście pojazdy te, które były widoczne w konwoju humanitarnym, który został przez nas zorganizowany. Jest to absolutnie następca, który bardzo dbał o transport, który wyjeżdżał na Ukrainę. Junior, który stanął na dachu Tura, powiedział, że żaden samochód nie wyjedzie. Dlaczego tak krzyczałeś, powiedz? Bo znaczy 3 miliony mogły pójść z dymem. Aha, czyli 3 miliony mogło pójść z dymem na Ukrainie, tak? Mhm. I o to się obawiałeś? W skład stajni pojazdów Biura Rutkowskiej również chodzą łodzie i skutery wodne, które powiedzmy łódź jest na miejscu RIP, który został kupiony przeze mnie od policji włoskiej. Natomiast jeżeli chodzi o skutery wodne, mamy zaparkowane w tej chwili nad jednym z jezior na terenie naszego kraju. BMW serii 7, które zostało przeze mnie zamówione, zamyka niejako w tej chwili stajnie naszych pojazdów. Kierowcy będą totalnie rozleniwieni w tych samochodach, ponieważ wszystko praktycznie ten pojazd robi automatycznie. Jest bardzo komfortowa sala kinowa, telewizor 32 cale. Pojazd, jak widzicie, wygląda imponująco. Pojazdy, którymi dysponujemy w naszej stajni, przekraczają grubo kwotę 6 milionów złotych. Każdy prawdziwy facet lubi super samochody, ale każdy prawdziwy facet powinien również mieć chihuahuę.